Witam Państwa serdecznie, Daniel Mikusek. Chciałbym dzisiaj Państwa zaprosić na kolejny odcinek naszej wojaży po Targu Komarowskim. Jest ze mną redakcyjny kolega pan Konrad Hartog. Panie Konradzie, proszę powiedzieć dzień dobry Państwu. I szanowni Państwo, dzisiaj moją uwagę przykuły takie stoiska, gdzie można kupić naturalne mięso z prywatnych hodowli. Mamy tutaj najprzeróżniejsze rodzaje mięsa. Mamy tutaj baraninę, wołowinę, wieprzowinę, kury, gęsi, kaczki, indyki. Panie redaktorze, proszę pokazać. Wątroba, łopatka. No to już widać wyraźnie. Ja za chwilę będę Państwu mówił cennik. Kilogram kosztuje od 25 rubli do 35 rubli, a więc ceny nie są wygórowane, ale widać wyraźnie to piękne, czyste, naturalne mięso. Panie redaktorze, proszę za mną. Proszę za mną. Przechodzimy tutaj. Proszę zobaczyć. Piękna kaczuszka, piękna kura, czyste, czerwone, naturalne mięso. 10 rubli za kilogram. 10 rubli za kilogram naturalnej kaczki. Skażecie, pożarze, i kury naturalne też. A skąd 10 rubli za kilogram? No 112 zł gdzieś by chodzi. 20. No. Chodźmy dalej. Pokażemy dalej. No, idziemy. Panie redaktorze, proszę za mną. I tutaj do mnie i jesteśmy. Proszę bardzo, mamy do czynienia z królikiem, mamy do czynienia z indykiem, mamy do czynienia właśnie z kurami. Kury są. Ale nie tylko, bo mamy również perliki. Panie redaktorze, proszę za mną. Mamy również perliki. I teraz, jakby pan redaktor był uprzejmy objąć. Ja panem pokieruję do góry. Tak. Mamy na wprost mięso baranie. Pięknie tam sobie wiszą te ćwiartki. Może podejść, ale nie widać, nie da rady podejść. Teraz panie redaktorze, i jesteśmy tutaj, gdzie jest baranina. Wyraźnie czyściutkie, piękne, czerwone mięso. Pięknie pocięte żeberka. Szyję. Wspaniale poporcjowane. Łopatka. Albo można kupić też w całości takie piękne udźce. I to jest wszystko z domowej, prywatnej hodowli. Naturalne, zdrowe, czyste, nieskażone chemią i naprawdę bardzo tanie. Skażecie, pożarsta, skolko adin kilogram baraniny waszej? Mięso było. Skolko pociąg? 30 rubli, da? Czyli 30 rubli kilogram czystego mięsa bez kości. 42 zł. Czyli nie, no 30 rubli. 30 razy złoty 20. No 36 zł za kilogram czystej, naturalnej, domowej baraniny. Proszę Państwa, mnie zatkało. Naprawdę mnie zatkało. To proszę kamerę na mnie. 3 minuty już minęło. Pokazać. Chcieliśmy tak naprawdę Państwu pokazać tylko wędliny, ale okazuje się, że oprócz wędlin mamy tutaj tak naprawdę na targu wszystko. Dzisiaj targ oczywiście jest nie w pełni obsadzony. Mamy tutaj podmioty państwowe, a więc korporacje państwowe, które sprzedają swoje produkty. Mamy tutaj również osoby prywatne, które sprzedają swoje własne domowej roboty, domowej hodowli produkty. I w następnym odcinku zapraszamy Państwa, pokażemy Państwu już wyroby, a więc słoninę, boczki, naturalne kiełbasy, dojrzewające, solone, wędzone. Mogę mówić bardzo dużo, ale myślę, że Państwo wytrzymacie do następnego odcinka i na pewno to w następnym odcinku Państwu pokażemy. Panie Konradzie, proszę się pożegnać. Do widzenia Państwu. Ja również. Do widzenia. Do zobaczenia następnym razem.